Siema, siema, siema. Witamy Was na Custom Convent. Kolejna impreza organizowana przez kolegę Artura. Jak widzicie, kolega Maciek zestawił się z BMW-ką. Trochę tutaj mamy zabytkowych samochodów. No i możemy zobaczyć, co tam jest w środku. Wrocław chyba jest bardzo znany z tego, że u nas zawsze coś się dzieje. Wjechali motocykliści. Ostatnią podróż się wybrać. Popatrzcie tutaj, jaki motocykl zbudowany. No jest, motocykl Design Builder. No, robi wrażenie. I to jeździ. No, tutaj widzę z Poznania. No dobra, to co, wchodzimy. Przejdziemy tędy, tylko poczekaj, bo myśmy weszli tędy. No dobra, możemy zobaczyć, co tam się dzieje w środku. Pójdziemy sobie tędy. Zobaczymy, co tu na tym konwencie ciekawego się dzieje. Zobaczcie, jakie zardzewiały. No i zapraszamy Was. Zaraz się rozjaśni, mam nadzieję. Albo nie. O. No i widzicie. Wystawcy chodzą. Możecie kupić różne rzeczy. Już sobie ludzie leżą i się dzierają. Marta już jest na etapie szukania dla siebie tatuażu. O, jest, o, i nasz kurde, prezes. To jest kawał. Jest organizator. No dobra, chyba najpierw obejdziemy, póki ludzi nie ma, a potem ponagrywamy, bo dużo tego nie ma, więc zobaczymy za chwilę. Jest omerta za tu. Chłopaki, którzy często się na Facebooku reklamują, robią często konkursy. Co? Może bym ja się wydziarał dzisiaj? Jest taka opcja. Można się dogadać. O, ciuchy są. Wszystko możecie kupić. Popatrzcie, dla dzieciaków. Ubranka. Wszystko, co chcecie. Hala, można powiedzieć, że żeśmy prawie ją przeszli. No ładnie tutaj. No dobra, idziemy do drugiej hali zobaczyć, co tam się dzieje. Ale tu mam katalogi rozłożone, ale bardzo mało, bo większość ma tylko
Kawunia, kawunia. Może zobaczymy teraz samochody na zewnątrz. O, tu do USA. O, popatrzcie, taki Fordzik. Plymouth. To chyba jest... Plymouthy, patrzcie, jakie Chevrolety. Plymouth. Tutaj na glebie. Na glebie jest, on jest na E-Ride pewnie. No i mamy gremium, przyjechało chłopaki, widzę. Nie, to nie gra. A myślałem, że to klub motocyklowy gremium. O, jaki Mustang. A mówią, że Fordy głównoworny. Stare amerykańskie samochody. A tutaj co tam jest? A tutaj cała DJ-ka. O, patrz, mówiłem, to jest samochód dla Wiktorii. Garbusek. Wiktoria może się przymierzyć. Nie? Ale kolor jest nawet ładny. A, wiesz co, to pójdźmy sobie z tej strony, tak, zobaczmy. O, tutaj popatrzcie, macie Chevrolety ładne. No. Fajna pogoda, bardzo fajnie. Proszę, jaki Chevrolecik zrobiony ładnie na glebie. No jest co zjeść, też strefa dla burgerożerców i piwoszy. Patrzcie, jakiego starego Indiana próbuję uruchomić, jak się nie mylę. A ja, popatrzcie, stary Indian, odpalenie. No, w tamtym roku te, udało się, patrz jaki rower można na tym dużym świecie. Tam, tu, o, patrz, tu kiedyś były takie rowery. Coś nie chcę załapać, no ale co zrobić. Dobra, to co, wchodzimy do tego? No. Tu jakieś koszulki, macie bluzy, a to jak się, to nie stodoła? Nie, myślałem, że to stodoła się. Ale stodoła, jak się nie mylę, to też jest. Pobudowanie gdzieś te rampy. No dobra, wchodzimy na drugą halę, ale pewnie większość osób będzie z targów motocyklowych. O, właśnie już widzę stodołę po lewej, koszulkę później musimy kupić. Macie narzędzia, motocykle, whisky. Zobaczcie. I w co, jak to się mówi, w Polsce też coś się dzieje, we Wrocławiu. Nie trzeba jechać do Stanów, żeby poczuć klimat. Duży Fiat 125. O, i taki obrazek mógłby sobie odjawnić. No, tutaj, o, widzisz, patrz, Fiat 125.
Dobrze, że kartę wziąłem, a nie gotówkę, bo wydałbym pewnie wszystko. Zaraz pewnie bym znalazł na co wydać. Ale trzeba coś będzie zakupić tak czy siak. I tu już macie strefę ubrań. O, te rowery, nie wiem jak one się nazywają. Ale można nimi pobujać z tego co widzę. Custom Color Studio. O proszę, jaki Yamaha stara. Restaurowana. Tu jest jakieś skupisko ludzi. No BMW, no to wiadomo, że BMW. Mają i na zewnątrz, i wewnątrz widzę. A tu nie było przejścia. Zobaczcie jakie rowery. No tak, wystawili się chłopaki, czekajcie, może uda się coś mu zjaśnić. Chyba się już nie da. No proszę, jakie ładne malowanie. BMW. A tu jest strefa dla pań, żeby się ubrać jak w latach 60-tych, 70-tych. Proszę, zobaczcie sobie. Kancelaria radca prawnego. O, słuchajcie, patrzcie, ktoś się interesuje winylami. O, tutaj nie wiem, czy to Rosjanie, czy to Ukraińcy. Jak ktoś szuka płyt, a musimy gramofon kupić. O, Wiktor, ja chciałaś bujany fotel, proszę. Nie, takiego nie chcę. O, pająk na klatce. Tutaj macie płyty, jazz, hip-hop, elektronika, wyroby ze skóra, z drewna. Także za rok, jak ktoś nie był w tym roku, albo nie będzie, to jak najbardziej może przyjechać. Jak się nie mylę, to odpalili właśnie Indiańca. Na 100%. Barbershop macie, o, możecie brudkę zrobić. O. Pan mieni kamerę. Marta, tu środkowym nie szliśmy jeszcze. Garaż Winnicki, proszę. No cóż, jak widzicie, ananas do picia. Została jeszcze jedna alejka. Custom Convent. Lepian, farby możecie tutaj pomalować. Zobaczcie jakie ładne malowanie. No siemano. No obeszliśmy już prawie całość. Tu jeszcze mamy trochę samochodów, zaraz zobaczycie. No i co? No i tyle i zwiedzamy dalej, a wam rzucimy krótką relację i tyle.